Czasem ciężko jest o dobrego perkusistę. W ciągu następnych paru minut pokażę wam, jak stworzyć własnego perkusistę za pomocą GarageBand, który jest piekielnie dobry. A więc zaczynamy z pustym projektem. Żeby w ogóle dodać drummera, klikamy sobie tutaj w lewym górnym rogu ikonę plusa i wybieramy drummer. Pojawia nam się nasz perkusista i mamy pierwszy jako taki beat. Beat ten jest zależny od tempa, jakie ustawimy. Jak widzicie, jeżeli zmienię tempo ze 110 na 120 i odtworzę ten sam klip, beat jest troszkę szybszy. Po lewej w zakładce biblioteka do waszej dyspozycji są wszyscy dostępni w GarageBand za darmo perkusiści. Mamy tu pop rock, retro rock, hard rock, punk rock, funk rock, Britpop, cokolwiek to jest. Zaznaczę tutaj zapętlenie. Jak widzicie, za każdym razem, kiedy dodacie sobie kolejny segment, GarageBand automatycznie wstawi wam wypełnienie. Czyli takie przejście pomiędzy sekcjami. Wypełnieniami sterujemy z prawej strony gałką wypełnienia. Oprócz perkusistów rockowych mamy również alternatywę autorską, R&B, elektroniczną, hip-hop, czy po prostu jakieś elementy perkusyjne. Zmieniając perkusistę, zmienia nam się całkowicie styl, w jakim gra. Każdy z perkusistów ma również kilkadziesiąt zestawów perkusyjnych, które możecie sobie przejrzeć poniżej. Te, które są na szaro, po prostu są niepobrane, możecie sobie pobrać wszystkie, które was interesują. Klikacie strzałkę, wpisujecie po prostu hasło i pobieracie. Również zmiana zestawu perkusyjnego wpływa na dźwięk. I działa to niezależnie od rodzaju perkusisty, jakiego wybierzecie, czy to hip-hopowy, elektroniczny, czy rockowy. Każdy z nich ma po kilka zestawów perkusyjnych. Weźmy na przykład hard rock Andersa i zobaczcie, jak zmienia się dźwięk danego zestawu. Zupełnie różne. Następnie na dole macie okno sterowania samym perkusistą. Każdy z nich ma tak zwane ustawienia wstępne, czyli gotowe presety. Każdy z presetów będzie zmieniał ustawienia perkusisty. Możecie to śledzić tutaj na górze wizualnie lub na dole na siatce oraz zmieniają się elementy zestawu perkusyjnego, których aktualnie perkusista będzie używał. Oczywiście wszystkim tym możecie sterować ręcznie, ustawiając to żółte kółko w dowolnej pozycji. Melodia może być bardziej prosta lub bardziej zespolona, czyli po prostu bardziej skomplikowana. Głośniejsza lub bardziej delikatna. Ustawię teraz głośność na środku i pokażę wam, jak brzmi proste granie, a jak bardziej skomplikowane. Jak słyszycie, jest więcej wypełnień, jest bardziej po prostu złożone. Teraz proste, ciche, delikatne oraz proste, bardzo głośne. Mocne uderzenia w perkusję. Skomplikowane, łagodne oraz skomplikowane, głośne. Możecie sobie sami dodawać lub odejmować elementy perkusji, naciskając na nie. Jak widzicie, wyszarzają się, to oznacza, że znikają z zestawu. Każdym z elementów możemy sterować osobno, tak jak na przykładzie hi-hatu. Słyszycie, że zupełnie inaczej zachowuje się ten talerz. To samo dotyczy się stopy i werbla. Pokażę wam to na przykładzie samej stopy. Słychać, że zmienia się rytm w zależności od wybranego ustawienia. Możemy też pobawić się wypełnieniami. Jeżeli damy je na maksa, otrzymujemy więcej freestylu. Jeżeli damy je na minimum, mamy równe, miarowe granie. Ja lubię zostawić je na połowie, daje to taki naturalny feeling perkusisty. Dodatkowo przypominam, jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy lub po prostu chcesz pogadać z innymi ludźmi, którzy tak jak ty oglądają ten kanał, wpadaj na mojego Discorda, link jest w opisie. Tworzymy tam największą gitarową społeczność w Polsce. A jeżeli podoba ci się to, co robię i chcesz w jakikolwiek sposób wspierać ten kanał, to zapraszam cię na Patronite'a. Link również w opisie, gdzie od 10 zł możesz zostać patronem i członkiem gitarowych bogów. Pokażę wam to teraz nie na sucho, a na przykładzie jakiejś tam, powiedzmy, piosenki. Mamy tu nagrany riff. I do niego chcemy teraz dopasować perkusję, a więc naciskamy plus, drummer i widzimy, że z automatu wstawił nam się taki oto zestaw. Widzimy, że na dzień dobry z automatu nie ma tragedii. Ale powiedzmy, że chciałbym zmienić bardziej ten początkowy element. Chciałbym, żeby był prostszy i dodatkowo bez hi-hatu. Fajnie, gdyby na powtórzeniu riffu działo się coś innego, więc przecinam go i jak widzicie tworzą się dwa osobne pliki, którymi możemy sobie osobno sterować. Więc chciałbym dodać troszkę więcej tego mięsa na drugim riffie, żeby zbudować napięcie. Niezależnie ile stworzycie elementów, każdym z nich możecie sobie sterować osobno. I ostatni przykład, troszkę luźniejsza melodia. Zapętlamy sobie jeden fragment. Dodajemy perkusistę. I z automatu wygląda to tak. Wyłączam hi-hat. I tutaj dodatkowo mamy opcję dopasuj. Dzięki temu możemy sobie stworzyć perkusistę sterowanego za pomocą ścieżki. W ten sposób bicia będą trafiały dokładnie wtedy, kiedy jest nagrany dźwięk gitary. Brzmi to dużo spójniej i dużo bardziej naturalnie, tak jakby perkusista grał z nami na żywo. I to tyle. To jest takie proste. Parę kliknięć, parę ruchów myszką i mamy gotowe bębny do naszej piosenki. Wiadomo, oczywiście sceptycy, nigdy nie zastąpi to prawdziwej perkusji, ale kiedy potrzebujecie szybko zrobić zarys lub wysłać jakieś demo, lub po prostu chcecie pokazać mniej więcej waszemu perkusiście, czego szukacie, GarageBand ma dla was to narzędzie. Ten film w żaden sposób nie jest sponsorowany, ja po prostu używam GarageBanda, bo go lubię. I tyle. To jest darmowy program i za to go bardzo szanuję. Nagrywajcie, twórzcie i dzielcie się tym ze światem. Trzymajcie się. Hej.